Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Gospodarki i Gminy Infrastruktury. Mamy kworum, zatem ważność obrad jest jak najbardziej zasadna. Odczytam może proponowany porządek posiedzenia Komisji Gospodarki i Gminy Infrastruktury. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia komisji. Punkt drugi, stwierdzenie ważności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. Punkt piąty, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie posiedzenia komisji. Czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku posiedzenia komisji? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Jednogłośnie, mamy 6 za. Mamy 6 za. W takim układzie przechodzimy od razu do punktu 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. I teraz tak, proszę Państwa, mamy projekt uchwały numer 1 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego numer WMP-I 41.31.37.2023.RM z dnia 09.09.2023. I teraz, no nie mamy tutaj przedstawiciela urzędu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa może rozpocznę dyskusję, czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos w tej sprawie. Znaczy, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan wojewoda zakwestionował tę uchwałę, czy my w mieście... Słucham? Znaczy, ja wiem, mówię pan, w uzasadnieniu każdy czyta to, co może no, jest u nas, jakby się na to nie patrzeć, jest dwóch radców prawnych, no inaczej wydaje mi się, radca prawny nam powinien wytłumaczyć, dlaczego jest źle skonstruowana uchwała i wraca do nas i musimy ją teraz oddawać do sądu. No chyba od tego jest radca prawny, żeby tak skonstruować uchwałę, żebyśmy my radni nie musieli się w tym momencie nad nią pochylać. No. Skoro, to co mam zrozumieć, dlaczego jest źle zrobiona? Przeczytać? No to od tego jest chyba radca prawny. To on się podpisuje, nie ja się podpisywałem pod tą uchwałą. Chciałem się dowiedzieć od radcy prawnego, no ale niestety tego nie ma, więc się nie dowiem. No nie mamy Dziękuję. Żadnych przedstawicieli. Proszę bardzo, radny Wojciech Maślanek. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. To już nie po raz pierwszy, kiedy organ wykonawczy torpeduje, podkreślę, obrady Komisji Gospodarki Gminy Infrastruktury. Nie ma wnioskodawcy, nie ma kto przedstawić projektu uchwały numer 1, numer 2, bo komisja się będzie dwoma projektami w dniu dzisiejszym zajmowała. To jest problematyka komisji. Tu w nawiązaniu do Paweł, kolego, do Twojego pytania. Jak najbardziej słuszne, gdyż, Szanowni Państwo, ostatnio tych omyłek, pomyłek jest zdecydowanie za dużo. Za dużo. One są i w wydziale, i u Pani Skarbnik, jeżeli chodzi o projekty uchwał budżetowe, finansowe. I w wydziale, który zajmuje się bardzo istotnymi sprawami, jakimi jest majątek gminy, czyli mieniem gminnym, a do tego przecież projekt numer 1 to jest, jakby nie było, odnośnie w sprawie uchwały, którą podjęliśmy w styczniu bieżącego roku. I tu kolega Paweł ma rację. Mamy wydziały, które się rozrastają, podkreślę to, co mówiłem na przedostatniej komisji. Pracowników przybywa, merytorycznych, za co w takim układzie biorą pieniądze pracownicy, kierownicy, no i tu Paweł podkreślił, radcy prawni. Mamy dwóch radców prawnych i ja zapytam na sesji pana burmistrza i radcę prawnego, czy przyjdzie taki moment, czas,
żeby nasze projekty uchwał, które Rada Miasta, które składa organ wykonawczy, spełniały wszystkie wymogi. Wszystkie były zgodne z prawem, no gdyż, szanowni państwo, dla mnie część tylko uzasadnienia, które pozwoliłem sobie państwu dołączyć do materiałów, to jest, jeżeli chodzi o projekt numer 1, rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdzenie nieważności przez wojewodę mazowieckiego uchwały, która jest przedmiotem projektu uchwały numer 1. Ja odczytam tylko fragment. W przedmiotowej sprawie doszło zarówno do istotnego naruszenia zasad, jak i trybu sporządzenia planu miejscowego, co na mocy artykułu 28 ust. 1 ustawy oznacza konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości. Dlatego zapytamy pana radcę prawnego, pana burmistrza, co nie zostało ujęte w projekcie uchwały, którą przedłożył nam organ wykonawczy na sesji w miesiącu styczniu i czego nie dopełnił Urząd Miasta Pionki, a co podjęła generalnie Rada Miasta Pionki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tomasz Łyżba. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, tu pod projektem uchwały podpisał się pan kierownik wydziału, pan Reimer. Uchwały numer 1. To uzasadnienie jest dość obszerne. Ja powiem tak, ja nie jestem prawnikiem, większość z nas też nie zna się tak na prawie. Jest to taki dużo odniesień, paragrafów i dobrze by było, żeby ktoś z wydziału albo prawnik nasz tutaj, czy radca prawny, który się tu zajmuje opiniowaniem tych uchwał, pojawił się, prawdopodobnie będzie na sesji, wtedy będziemy mogli zadać nurtujące nas pytania, żeby nam tak po prostu wytłumaczył logicznie, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi tutaj, co zostało niedopełnione. No tu zgodzę się z przewodniczącym, że kolejne jakieś uchybienia czy niedociągnięcia naszych pracowników, znaczy naszych Urzędu Miasta, pracowników pana burmistrza. No i musimy prostować pewne rzeczy. Nie wiem, nie będę tutaj mówił stanowiska, bo chciałbym zadać parę pytań komuś kompetentnemu, żeby mi pewne rzeczy wytłumaczył. Także prawdopodobnie się wstrzymam przy otrzymywaniu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Dawid Jarosz. Panie przewodniczący, nie wiem w ogóle, czy szanowni państwo, jest sens procedować się tutaj tak i głosować nad tą uchwałą. Faktycznie uzasadnienie jest rozległe na dwie strony. Nie wiemy, mamy pytania, nie mamy odpowiedzi, więc może po prostu pozostawmy to jako komisja bez rozstrzygnięcia na sesji za półtorej godziny, jeżeli będzie pracownik merytoryczny, dowiemy się czegoś więcej. No bo na czym teraz tak na dobrą sprawę głosować, skoro sami państwo też nie widzicie, no, dwie strony, prawda, uzasadnienia. Dobrze, proszę bardzo, radny Paweł Kobelas. Powiem szczerze państwu, że znowu usłyszymy na sesji Rady Miasta, że radni lansują się przed kamerami, że zadają pytania, że tego są komisje, żebyśmy zadawali pytania, że sesja ma iść trybem szybkim. No ale jak widzicie sami, jesteśmy do tego zmuszani, a potem będą pretensje i pisanie, że radny lansuje się, bo albo radny nie wie. No. Ale skąd radny ma wiedzieć? Jak dostaje kawałek papieru, nikt nie przedstawia nam projektu, dlaczego tak jest i jak ja mam zagłosować, czy jestem za, czy jestem przeciw, czy się mam wstrzymać za czymś. Tak de facto o czym, no wiem, że tylko została uchylona. No to jak już wojewoda uchyla coś, no to wydaje mi się, że jego pracownicy wiedzą, co robią. I dlaczego my, Rada Miasta, mamy kierować tę uchwałę do sądu i to my mamy walczyć z wojewodą, żeby to wyprostować. No. Naprawdę czegoś nie rozumiem. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wydaje mi się, że komisja po to się spotkała, żeby opiniować jednak projekt tej uchwały. To nie nasza wina, że nikt się nie pojawił. Mamy tylko tak naprawdę dwa projekty uchwał, gdzie można byłoby to szybko wyjaśnić.
i po prostu przejść do opiniowania, prawda? I już na sesji poszłoby to o wiele szybciej. A tak to będziemy zadawać, tak jak tutaj powiedział radny Kobylas, będziemy pytania zadawać na sesji. A tak naprawdę nie mamy tutaj wiele do pytania, bo tak jak powiedziałam, no, tylko są dwa projekty uchwał. Dobrze, proszę Państwa, w takim układzie przechodzimy do opiniowania. Czy jeszcze ktoś by chciał coś powiedzieć? Dobrze, przechodzimy do opiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 1 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z dnia 9 lutego 2023 roku? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery osoby. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim układzie przejdziemy teraz do projektu uchwały nr 2 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1464/535 o powierzchni 0,04462 hektara położonej w Pionkach przy ulicy Melaminy z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. No i znów tutaj zostajemy, można powiedzieć, bez jakichkolwiek wyjaśnień. Nie wiem, rozpoczynam dyskusję w takim układzie. Której przyległej? Numer tam trzeba sobie przeczytać. Działka 1464 tak, na 535 o powierzchni 0,04462 hektara. Mhm. To jest działka wstrzymująca bezpośrednio 1464/3 wyższe. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Kobylas. Szanowni koledzy, ja mam tu tak, nie wiem, sugestie, bo tak. Głosujemy nad trybem przetargu bezprzetargowego, czyli wiemy, kto chce to kupić. My podejmujemy decyzję, że zakładam, że podejmiemy decyzję, że zgadzamy się na sprzedaż tego. I w tym momencie nasza rola się kończy, bo tak, nie wiemy, czy sprzedamy go za złotówkę za metr kwadratowy, czy za 5 złotych, czy za... Ja rozumiem, jeżeli jest przetarg nieograniczony, no to jest licytacja. To rozumiem, że wtedy nie mamy tej ceny, ale przy takim przetargu, przy takim trybie bezprzetargowym, to powinniśmy mieć przynajmniej kwotę, za jaką burmistrz planuje sprzedać tam ten. Bo nie wiemy, jak... No bo... Burmistrz napisze 5 zł i potem powie, że to rada zdecydowała, że sprzedaliśmy tą działkę, że to nie... Tak wycenił rzeczoznawca, no czy zgadzamy się z tą ceną, czy nie zgadzamy, no przynajmniej w trybie bezprzetargowym powinna być podana sugerowana cena za metr kwadratowy tej nieruchomości, no bo tak to co my wiemy? Znowu nad gołą kartką, patrzymy się w gołą kartkę, no i podnosimy rękę po raz kolejny i potem już nawet nie wiemy, za ile zostało sprzedane, czy to sprzedaliśmy w dobrej cenie, czy sprzedaliśmy w złej cenie. Pamiętam, że w tamtej kadencji było głośno na mieście, że pan poprzedni burmistrz sprzedawał po 5 zł za metr kwadratowy ziemi. No i nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. No bo kurde, no to wiecie Państwo, przynajmniej w trybach bezprzetargowych powinna być, przecież mamy tych przetargów ileś tam na tym Fronicie, no i pan burmistrz wie mniej więcej, ile będzie kosztował ten metr, czy pracownik, może nie pan burmistrz, bo pan burmistrz ma od tego swoich ludzi, żeby nam napisali, nie wiem, metr tej nieruchomości jest warty 50 zł. I wtedy radny podejmuje decyzję z własnym sumieniem, czy chce za 50 zł sprzedać tą nieruchomość, czy nie chce. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Dawid Jaroszek. Pan. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. No, nie sposób się z kolegą nie zgodzić. Faktycznie taka informacja też powinna być zawarta, jeżeli chodzi o kwotę. Natomiast no, mamy jasno napisane, przedmiotowa działka ze względu na brak dojazdu nie może być zagospodarowana jako nieruchomość samodzielna. Jest to działka stosunkowo wielkościowo nieduża i tak na dobrą sprawę, tak jak samo uzasadnienie mówi, sprzedajemy ją po to, żeby komuś się tutaj ułatwić z tego co czytam funkcjonowanie i działanie.
Ja będę tutaj, jeżeli dojdzie do głosowania, będę za, bo uważam, że to po prostu nie jest to duża działka, więc zakładam też i kwota nie będzie. Ja się zgodzę, że to jest nieważne, co my sprzedajemy, czy działkę sprzedajemy, nie wiem, 5 tysięcy metrów, czy 5 hektarów, nie ma to znaczenia. Jest tryb bezprzetargowy, więc radny powinien wiedzieć, no akurat ta działka nie ma dojazdu, okej, jest warta złotówkę za metr. No i trudno, i to jest napisane, jest warta złotówkę za metr. I wtedy podnosi, ja nie mówię, że ja będę przeciwny tej sprzedaży tej działki, broń Boże, tylko już kurde, jesteśmy, prawie piąty rok się zaczął i my ciągle żyjemy w pewnym matriksie, no my nic nie wiemy. Za wszystkim, tak samo jak ten, byłem za poprzednią uchwałą, żeby budować schronisko dla zwierząt, żeby placy tam zmienić, zagospodarowanie, okazuje się, że jest z wadą prawną. No i teraz tak. No jestem za schroniskiem, jak ja mam zagłosować? Czy mam wojewodę podawać do sądu, być za, czy mam być przeciw? No i to też wszystko jest takie, tak samo jak już z budżetem nie będę mówił, co się działo. No. I do tej pory nie mamy uchwalonego budżetu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Radny Tomasz Łyżwa się zgłaszał. Proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. I znowu mam parę pytań, które chciałbym zadać komuś, kto się tym zajmuje. Działka jest tak jakby daleko od dróg dojazdowych. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, kto, jeśli wydziela działki, jakiś podział był kiedyś, właśnie, czy to był kiedyś, czy był niedawno, bo tak wielkość tej działki tak jakby była to wydzielona z innej, ale mogę się mylić. Kto wydziela działki, że nie ma drogi dojazdowej? No później taką działkę wiadomo, że ciężko jest sprzedać. Powinien być tak zrobiony podział, że każda działka ma jakiś dostęp do drogi dojazdowej, bo wartość tej działki już z góry jest skazana na niską cenę, ponieważ no, może ją kupić tylko sąsiad, a sąsiad, jak jest jeden, który ją mogę kupić, to no, on dyktuje cenę, bo nikt inny tego nie weźmie. To jest jedno. Drugie pytanie, które się nasuwa, ten właściciel, który tam graniczy z tą działką, chce ją kupić, ale ta działka graniczy jeszcze z kilkoma innymi działkami, chyba co najmniej ze czterema, czy pięcioma, czterema, przepraszam. I nie wiemy, czy inni właściciele też chcą kupić. Bo jeśli by był to przetarg nieograniczony, no myślę, że wartość tej działki, to znaczy tak, no miasto mogłoby pozyskać większą cenę za tą działkę, ponieważ no, myślę, że ta działka nie tylko jest atrakcyjna dla tego właściciela, który ją kupić, ale dla tych sąsiadów obok też mogłaby być atrakcyjna. Także pytań jest sporo. Co do, tutaj kolega podejmował taki wątek co do wyceny. No nie wiemy, bo to jest rzeczoznawca wycena, my nie mamy na to wpływu. No on pewnie się tam różnymi, ma jakieś kryteria, które się, no ale to są różne, kiedyś miałem do czynienia z rzeczoznawcą, który może brać różne kryteria pod uwagę i cena może być, że tak powiem, 100%, 200% niższa lub wyższa, no to też zależy dużo od rzeczoznawcy i tutaj, no my na to nie mamy wpływu, tak? No ale tak jak powiedziałem, no kilka pytań co najmniej jest takich, które no też pewnie będziemy musieli zadać na sesji właśnie między innymi, czy to jest tylko ten jeden zainteresowany tą działką, czy były zapytania do innych sąsiadów, sąsiadujących, czy może tym sąsiadami to jesteśmy my jako miasto, czy to jest inny właściciel, no nie wiemy tego, także to jest takie no gdybanie, no. Proszę bardzo. No co tutaj mogę powiedzieć, no. Radny, dziękuję. Radny Paweł Kobylas się zgłaszał, proszę. Tomku, nie zgodzę się z Tobą, że my nie mamy wpływu na cenę, za jaką sprzedajemy. No jest to miasta, że rzeczoznawca wyceni to na złotówkę za metr kwadratowy, to miasto może tego nie sprzedać. Tak. Radny, jak będzie wiedział, że kosztuje to za złotówkę za metr kwadratowy, nie podejmie. Nie podejmie takiej. Tak. Ja nie wiem, czy 8 radnych nie podejmie, ale na przykład ktoś może być tak, że i 8 nie podejmie tej uchwały. Druga sprawa. Z tego, co się orientuję, jeżeli jest wydzielona działka, to służebność dojazdu tak. do każdej działki jest. Hmm. Nie ma tak, że działka nie ma dojazdu. Tak. To ja nie rozumiem, jak można przejść działka bez dojazdu.
kolejna rzecz, którą ktoś z urzędu tworzy, moim zdaniem, bo ja nie jestem prawnikiem, niezgodnie z prawem, bo jest służebność dojazdu do każdej działki, więc każdy, kto tu jest właścicielem, gdzieś tam kiedyś tam musi, wytyczone, musi udostępnić dojazd. I więc nie mówmy, że to jest działka bez dojazdu, bo to działka 460 metrów atrakcyjna może być dla każdego, bo to jest mała działka, mała wartość, a ktoś ma działkę. Tak. Bo nie każdemu jest potrzebna działka 5000 metrów czy 5 hektarów. To więc naprawdę, niech pracownicy albo zaczną pisać coś z sensem w tych uchwałach, bo za to biorą pieniądze, i bo ja to się na tym nie muszę znać, bo ja za to pieniędzy nie biorę, ja się pod tym projektem uchwały nie podpisałem. I kolejna rzecz, gdzie jesteśmy tak, za przeproszenie, wprowadzane w Malin, działka bez dojazdu, więc o niskiej wartości. Dziękuję bardzo. Czyli z czasem. Ja też chciałem się tu odnieść do kolegi, ale to już jakby sprostował to, że no napisane jest w uzasadnieniu, że no działka przedmiotowa działka ze względu na brak dojazdu do drogi nie może być zagospodarowana jako nieruchomość samodzielna. No właśnie, raz, że nie powinno się takiej działki wydzielać, bo to jest bez sensu, a drugi raz, no jeśli nie ma dojazdowej drogi, to powinna być jakaś służebność albo tak. Inna rzecz. Dobrze, zgłaszał się pan Wojciech Maślanek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I to jest kolejny przykład, szanowni państwo, lakonicznego uzasadnienia. Tworzenia czegoś na zasadzie napiszemy, rada przyjmie. Gdzie jest w tym momencie, chciałbym zapytać, gdzie jest ten wniosek tego przedsiębiorcy? Czy ktoś widział z państwa wniosek o nabycie nieruchomości w tym trybie jako działka przebywa? Bo ja nie widziałem. Pani przewodnicząca widziała? Chyba nikt z państwa radnych tu siedzących nie widział. Dlaczego my mamy tak trudny dostęp do dokumentów, do materiałów? Szanowni państwo, przecież pan burmistrz, rozstrzygnięcia pana wojewody, jeżeli chodzi o projekt uchwały numer 1, nie dołączył do materiałów, bo ja dołączyłem te materiały dodatkowo, żeby każdy miał rozstrzygnięcie nadzorcze pana wojewody i uzasadnienie wraz z projektem uchwały numer 1. Tak? Tu też bardzo dobrze, że kolega Paweł podniósł tą kwestię. No właśnie cena. My, szanowni państwo, podejmując dzisiaj, zakładam tą uchwałę i nasza rola się kończy. My nie wiemy, ja zapytam, tak wiecie państwo, bo podjęliśmy już bardzo dużo tych uchwał w trybie bezprzetargowym, tego mienia naprawdę miasto sprzedało, zbyło to mienie. I my tak naprawdę, ja nie widziałem żadnego później dokumentu właśnie z całej tej procedury, od momentu przekazania rzeczoznawcy do wyceny tej działki, negocjacji, tak, bo przecież musi być jakaś negocjacja pomiędzy kupującym a urzędem miasta. Cała ta procedura Nie wiem, czy te materiały, zapytam radcę prawnego, powinny być na biuletynie informacji publicznej przekazywane, zamieszczane opinii publicznej. To wszystko są jawne sprawy, szanowni państwo. A my, to jest majątek. Majątek miasta. Nieważne, że to jest działka mała, 462 metry, tak? Ale to jest majątek miasta. Ja nie jestem przeciwny sprzedaży, bo ktoś chce prowadzić, rozwinąć działalność, tylko chyba brakuje mi tej transparentności w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zgłasza się pan radny Dawid Jaroszek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Faktycznie, panie Wojku, prawda jest taka, że może nie tyle my mamy prerogatywy do tego, żeby uczestniczyć w całym takim postępowaniu, ale potem jako radni zakładam, że mamy możliwość wglądu w tą dokumentację, w każdą dokumentację, tak, jaka jest. Faktycznie, to jest bardzo analogiczna sytuacja co do projektu uchwały nr 1. Więc też mi się wydaje, że to trzeba będzie poczekać na sesję i usłyszeć po prostu odpowiedź na pytania, które teraz zadajemy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zgłaszał się radny Grzegorz Wąsik. Pani przewodnicząca, szanowni radni,
po prostu mamy za mało danych. No to są tereny poprojektowskie. Nie wiemy nawet, no, napisane jest, że prawda, że nie ma ta działka dojazdu i tak dalej. No w normalnych warunkach to zawsze jakaś tam służebność występuje, prawda, czy ten. Natomiast tutaj nie wiadomo, może to jest tak, że na tym pronicie, prawda, z tych zamieszkłych czasów faktycznie może zostało to tak zrobione, no, ale nie mamy komu zadać pytania, żeby cokolwiek się dowiedzieć, no więc, no cóż, no to trudno tu podjąć jakąkolwiek decyzję na tak czy na nie, no bo po prostu jest za mało danych, no i tyle. No. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Proszę bardzo, radny Paweł. Panowie, ale czy nie wiem, czy ja się tylko tak czuję, czy nie wiem, czy by, nie wiem, czy ja tylko to widzę, my powinniśmy podejmować uchwałę, tak, jesteśmy za sprzedażą ziemi. Pan burmistrz robi wycenę ziemi, jest to koszt, nie wiem, ta wycena nie będzie kosztowała 100 tysięcy złotych, tylko ta wycena kosztuje x pieniędzy. Pan burmistrz wycenia, nie wiem, na 20 zł za metr i wtedy siadamy i zastanawiamy się, czy miasto chce się pozbyć za 20 zł za metr jakąś nieruchomość, a my głosujemy ciągle w ciemno. Tak. I my nie wiemy, czy miasto sprzedało. Oczywiście ja nie oskarżam nikogo, że ktoś działa na szkodę miasta, żeby to nie zostało tak w mediach napisane, bo ja, broń Boże, jestem ostatni do oskarżania ludzi. Tylko po prostu my ciągle idziemy w ciemno, rozumiem, w przetargu nieograniczonym cenę jest kupiec, czy kilku kupców, oni dyktują te ceny, bo my ustalamy cenę minimalną. Ale gdy jest przetarg bezprzetargowy tryb, no to my nie wiem, jak tą cenę ustalamy i kto ją ustala. Rzeczoznawca, no pan burmistrz powie, rzeczoznawca, no ale rzeczoznawca na przykład, nie wiem, w środku miasta wycenił nieruchomość pani X po 60 zł, a 5 metrów dalej w trybie bezprzetargowym poszło po 250 zł. No to przetargu nieograniczonego. To jest to chyba coś, to jest. Coś jest chyba nie tak gdzieś. Tak. Ten sam majątek miasta jest sprzedany za 1/3 wartości czy 1/4 wartości. No coś jest w tych trybach bezprzetargowych i widać coś kuleje. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? To są właśnie dopiero na tą szkole, bo mi z panem Wojciechem powiedzieliśmy, że mamy tyle pytań, że no to trzeba zaczekać po prostu na sesję, zadać te pytania, to jeszcze odpowiedzi. Tyle, tak? Ja tutaj uprzedzę, bo podejrzewam, że pan burmistrz odpowie nam tak jak zawsze na każdej sesji. Powie nam, że najpierw radni muszą podjąć uchwałę, żeby później powstała wycena. A my dalej, tak jak tutaj powiedział radny Kobylas i zgadzam się tutaj w 100% z nim, że podejmujemy po prostu te projekty uchwał w ciemno. Wiadomo, że każdy chce sobie poprawić w jakiś sposób no, tą swoją, nie wiem, nieruchomość przyległą, ale 400 metrów, to powiedzmy sobie, to jest dużo i mało, tak? To zależy, jak kto patrzy na to. Jeśli chodzi o to, że komuś brakuje na przykład, jest jakiś wąski pasek, to można wtedy kupić to w trybie bezprzetargowym, ja rozumiem. Ale jeśli mamy działkę w kwadracie, no to już jest, no to już nie jest taka działka, której nikt nie chce. Bo być może znalazłby się jeszcze kupiec na tą działkę. Dobrze, jeśli tyle. Mogę. Bardzo no proszę. Właśnie. Mnie, jak już mi kolega uprzedził, mnie by się ta działka przydała, bo miał gdzie samochody trzymać, bo... No właśnie, 400 metrów. Dostałeś? Mi się dał też o samochodu. Nie, Paweł, przepraszam Cię. Nie zgodzę się z Tobą, bo nie masz drogi dojazdowy. Ale tam musi być służebność. Tak. Dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, czy przechodzimy do opiniowania? Dobrze, w takim układzie przechodzimy do opiniowania projektu uchwały numer 2 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 1464/535 położonej w Pionkach przy ulicy Melaminy z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto z Państwa jest przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu? Kto z Państwa się wstrzymał? Mamy 6 wstrzymujących, także komisja nie zajęła stanowiska. Tak.
Dobrze, w takim układzie jesteśmy w punkcie kolejnym. Sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby w sprawach różnych zabrać głos? Bardzo proszę, radny Paweł Kobylas. Nie było mi na ostatniej komisji. Szczerze mówiąc, po obejrzeniu materiału ubolewam nad tym bardzo. Szkoda, że nie ma żadnego z nikogo z władz, bo zadał pan mi pytanie na temat tych bloków. Proszę Państwa, oglądając materiał z waszego spotkania, to powiem szczerze, że ja jestem naprawdę zdruzgotany. Każdy radny, z tutaj z 15 radnych, nikt nigdy nie był przeciw, znaczy powiem za siebie, nie byłem nigdy przeciw remontom bloków hoteli, tylko pamiętajmy, rządzimy się pieniędzmi publicznymi i każda złotówka powinna być oglądana 15 razy i powinna być wydatkowana ze sztuką budowlaną. Wiemy, że chyba pozyskaliśmy, jak dobrze pamiętam, 8 milionów? Prawie. Prawie. Blisko 4 miliony 400 było pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego, a dołożyliśmy ponad 2, także tutaj mam. Około 7 milionów. Około 7 milionów. Czyli mamy, tak podzielić to na 3, to mamy 2 miliony 300 na jeden blok. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Pojęcie względu. Największy koszt elewacja. Tak sobie pozwoliłem sobie, słuchając, bo to długo trwało te wasze wypowiedzi, pozwoliłem sobie policzyć, że tak, elewacja tego budynku, niech tam będzie, nie wiem, czy ten budynek ma 100 metrów, nie ma 100 metrów, pani ktoś tak ma, bo ja nie mam metrówki w oczach, a nie chciało mi się podjeżdżać i tego sprawdzę. Czekamy na dokumenty od pana burmistrza. Długości, czy ten budynek ma 100 metrów? Nie ma. Nie ma. Ile może mieć? 70? No bo blok mój, co mieszkałem na tym, no powinien świecić, no bo... Nie ma. Bo ma 60 metrów z tego, co mieszkałem na Mickiewicza, to blok gdzieś miał około 60-70 metrów. Myślę, że do 70 metrów. No dobra, będzie miał 70. Wysokości ile ma ten blok metrów? No 3 piętra, tak? 10, 12? 3 piętra, 10. Wysoki parter. Wysoki parter. 12. Nie wiem, ile tam są pomieszczenia. 15 metrów. 15 metrów. Okej, 15 metrów. Nie będzie 15 metrów. Nie będzie miał. Nie będzie. Dobra, ale nieważne, będzie łatwiej liczyć. 15 metrów. Czyli mamy 70 razy 15, to nam wychodzi 1050 metrów jedna strona. 1050 druga strona, mamy 2100 metrów. Ściany szczytowe, niech będzie następne 500 metrów. Czyli mamy 2600 metrów elewacji zewnętrznej. Kolega się orientuje, ile kosztuje metr elewacji zewnętrznej. Tak, no w pi razy drzwi, ja nie mówię co do złotówki, żebyśmy mieli. Ja nie każę liczyć, ale co do złotówki. 200 zł? Nie, kosztuje. 300? No i u mnie, jak, no nie wiem, 200 zł się zmieścimy z elewacją zewnętrzną? Spokojnie. Tak, nie, no bo ja nie znam... 300. Okej, 300 się zmieścimy. Nie znam, nie. No wiemy dokładnie, jaki styropian też tak, to styropian. Bo już jest jaka struktura, jaka farba. Największy koszt to jest styropian. Przyjmujcie, 300 zł niech będzie. Mamy 2500 metrów, czyli mamy 750 tysięcy elewacji zewnętrznej. Mamy piękny budynek. Czyli nam zostaje mieszkania z tego całej naszej inwestycji. Mamy 2300. Czyli 1 600 000 tam sobie, tak ja mówię zaokrąglenie. Ile mamy tam mieszkań? 100 w takim bloku? Ale mieszkań myśmy nie remontowali. Nie ma. Dajcie mi dokończyć moją myśl. 100 mamy mieszkań? No nie wiem. Mniej więcej 100. No niech będzie. Czyli no, mamy 160 tysięcy. 400 rodzin we wszystkich. Dobrze. Chyba. Mamy 160 tysięcy. Mamy 160 tysięcy na jedno mieszkanie. Zaznaczamy, nie remontowaliśmy mieszkań, tylko części wspólne. I ktoś mi chce powiedzieć, że 160 tysięcy za jedno mieszkanie części wspólnych to jest mało. I że wiadomo, że mieszkańcy się cieszą, że tak jak tutaj mówiliście, że zrobili krok milowy w swojej egzystencji, żyją w lepszych warunkach. Czy to uszanują, czy nie, to jest już całkowicie inna bajka, bo wiemy, że prawdopodobnie większość ich nie uszanuje. Ale słuchajcie, jak za 160 tysięcy ja bym robił remont w swoim domu, dla swojej jednej rodziny, 100-metrowy ten, to bym sobie wyremontował cały dom. Nie tylko odmalował, nie wymienił elektrykę, nie wymienił hydraulikę, nie zrobił łazienki,
tylko bym wyremontował. Naprawdę mnie to aż mierdzi, jak ktoś mówi, że no w sumie cieszmy się, że odnowiliśmy, bo ładnie wygląda, nie śmierdzi. Naprawdę cieszę się, bo nie chciałbym w tych warunkach żyć tak, jak byliśmy na początku. Współczuję tym ludziom, którzy tam musieli mieszkać. No tak. Tylko, że teraz tak. A kolega, kończę. No tak, ale wyliczanka, bo tak, tam kolega wziął, policzył, że zostało mu 1 600 000. No, podzieliłem na 100. No, 1 600 000 podzielić na 100. To nie wychodzi 160 000. A ile? 1 600 000. 16 000? Podzielić na 100. No 2 zera odjąłem. To jest 16 000. O kurde, to źle policzyłem. To jest 16 000, a chcę powiedzieć, że tam był robiony również dachy. Była robiona fotowoltaika. No dobrze, instalacje. No dobrze. A to zmienia zupełnie postać rzeczy. 16 a 160 000. No to jest rozbieżność tak olbrzymia. No tak, że... no dobrze, no ale ci uważasz to inaczej. To może się pomyliłem w zerach. No tak może być. Ale uważasz, że 1 300 000, a ile fotowoltaiki? Ja jestem w tym momencie przy zakładaniu fotowoltaiki. Nie można w taki sposób w ogóle liczyć, dlatego że to trzeba, że tak powiem, zrobić fachowo, jeżeli już w takiej liczanki się bawić, to trzeba wziąć dokumentację, policzyć każde zadanie z osobna, elewacje, łazienki, korytarze, dach, fotowoltaikę, instalacje poszczególne na ten, drzwi, pomieszczenia wspólne, remont pomieszczeń wspólnych, prawda, i to dopiero coś wyszło, natomiast w taki sposób to się tego na piechotę po prostu nie da policzyć zadania. Czyli uważasz, że jakbyś miał 2 miliony, jesteś prezesem spółdzielni mieszkaniowej jakiejś tam X, nie będę nazywany, uważasz, że jakbyś miał 2 miliony 300 zł na blok o tej samej kubaturze co ten, to uważasz, że pozwoliłbyś sobie jako prezes tej spółdzielni, remontując części wspólne, na taką pracę? Znaczy na jaką? Pomału, tak jak powiedział tutaj kolega, no cieszmy się, że odmalowaliśmy, bo mieli gorzej. Na przykład lastryko było ciężko zerwać i nie położyliśmy tam płytek. A to dlaczego na płytki nie przykleiliśmy? Na lastryko nie przykleiliśmy płytek. No dobrze, ale nie rozpatrywaliśmy dokumentacji. Ale nie, ale ja... Jeszcze sekundkę, dajcie mi dokończyć. A najbardziej kuriozalnym tym całym tematem, to jak pan kierownik, którego bardzo szanuję, zaznaczam, nieważne, powiedział, że cieszmy się, że bez aneksu, znaczy on nie powiedział, że bez aneksu, że wykonawca nam zrobił onumerowanie bloków. Za darmo. A tego nie miał w zakresie. No ale proszę Państwa, to oglądają ludzie. No to poszło w eter. No ja tu siedziałem, mnie tu nie było. Ja sobie obejrzałem to w domu. No i jak coś takiego słyszę, to po prostu wiecie co? No nie mogę użyć słów, bo jest nagrywane. Co mi opadło i gdzie? I mówi do radnych, żeby radni pokazali, tak to krzyczą, po co ci radni łażą po tych blokach i wytykają błędy. A tak to, no dobrze, dobrze, że tamte rury, powiedzieliście, że trzeba wyciąć ten. Gdzie jest ten kierownik nadzoru budowlanego? Od czego on, za co on bierze pieniądze? Inspektor. Czy kierownik robót? No tak, ale ja nie wiem, dlaczego tak akurat... Nie, ale bo się na przeciwko mnie! Ale się mieć nie dość. Przepraszam cię bardzo, ja nie mówię tego słowo. Ale ja powiem tak, ja też byłem, że tak powiem, zainteresowany wieloma rzeczami na tych blokach i wiele rzeczy, nawet o tych rurkach, nawiasem mówiąc, też o to pytałem i byłem zainteresowany. Okazuje się, że w tej chwili jest sezon grzewczy i żeby te rurki uciąć, to na przykład trzeba by było zrzucić wodę z całego budynku, prawda, czyli do parteru i robić eksperymenty. Prawdopodobnie dlatego zostały zostawione, ale to nie mnie o to pytać. No i ale ja na przykład przekazuję to, co ja się interesowałem. Ale ten remont to był robiony już półtora roku. Od kwietnia. 2 miesiące. No. Był sezon letni. Był sezon na to. Dobrze, ale ktoś nie dopatrzył, ktoś robił w jakiejś kolejności, prawda, nie, to wszystko. Ale ja tylko
tylko mówię, jak ja to oglądałem i tutaj słuchałem waszych wypowiedzi, bo to ja nie oceniam ty, jak to kto wykonał. Ja tego nie oceniam, broń Boże, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja tego nie oceniam. Ja tylko mówię, jak to odbiera zwykły Kowalski, który siądzie i to ogląda. No, jak można powiedzieć, że zrobił nam wykonawca za darmo, cytując, bez aneksu, o numerowanie bloku, no. Eureka. Eureka po prostu. No bo to nie było tak jak na tym, na basenie, że miał grodziki i niestety zapomniał wykonawca doprowadzić odpływów i za to zapłaciliśmy aneksem. No mniej więcej tak. No to dobrze, powiem, cieszę się, że wykonawca za 7 milionów złotych zrobił nam o numerowanie bloków, że nie chciał od nas za to kasy. Dziękuję. Dziękuję. Ja tutaj się odniosę i później udzielę głosu radnemu Dawidowi Jaroszkowi. Powiem tak, czekamy na dokumentację, pełną dokumentację, bo ja zwróciłam się do pana burmistrza o pełną dokumentację. Dlatego ja tutaj nie chciałam już wyliczać tego wszystkiego, ile by to kosztowało, bo tak to szybko byśmy doszli rzeczywiście. Jakie są faktyczne koszty? Nie można płytek założyć, tak. Bo ciężko lastryko jest zerwać i lepiej także stare lastryko zostawić je umyć i z dziurami zaklejonymi, tak, i zamalowanymi. No kurde, no to na lastryko kładę nowe płytki. Proszę, no, państwa, ja odniosę się tutaj do tego i do tego wykonania również, że w tym momencie to nawet ludzie na wsi w komórkach mają lepiej zrobione niż w tym momencie wyglądają te piwnice czy nawet korytarze. Znaczy, wiecie państwo, ja nie wiem, czy mają lepiej, czy mają gorzej, nie wnikam już, nie oceniam tego, tylko śmiejemy się przez całą kadencję, jak to zawodnik miał fantazję, tak, wybujałą, że figurki nam stawiał, że tamto coś nam robił, że zrobił nam źle stadion. Tylko zobaczymy, jak nas ocenią, jak my odejdziemy z tego, bo na razie to nas nikt nie ocenia, bo wszyscy są uzależnieni od pana burmistrza. Staram się na ciebie nie patrzeć. Paweł, dawaj tutaj na mnie. Że są uzależnieni od pana burmistrza i wszyscy robią eurekę, jak to jest zarobiście. Tylko że po nas ktoś przyjdzie, nie wiadomo, kto będzie następny, może będzie pan burmistrz obecny następną kadencję, ja nie wiem tego, ale może przyjdzie następny burmistrz i będzie nas oceniał i ludzie nas będą oceniali. I powiem szczerze, że ja bym chciał tak po ludzku nie wstydzić, nie spuszczać potem głowy, że tak jak teraz nam plac za 2 miliony czy za ileś, połowa drogi jest nadająca się nie do przejścia, bo są wyrwy, nie wyrwy i raptem minęły 2 lata od remontu. No. Ja wiem, że wykonawca musi to poprawić, to się zgodzę, tylko że wykonawca poprawi w ostatni dzień gwarancji i za pół roku, jak to się rozwali, to już wykonawcy to nie było. W okres gwarancji miną. No. Tak. Ja tylko, tak, naprawdę, wydajemy pieniądze nie nasze, tylko publiczne. I tak ja już nie chcę, bo się to nagrywa, bo bym jeszcze powiedział coś więcej, ale nie będę mówił, bo każdy wie, kto wykonuje, kto i... No dobra, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Głos ma radny Dawid Jaroszek. Pani przewodnicząca, Paweł, z wieloma swoimi stwierdzeniami nie sposób się nie zgodzić, tylko zadam się takie pytanie, jak czasem chyba nie mówisz, jak koło kłopu. Powiedz, Paweł, jakie my, Tomek, jeśli tak mogę, ja, Wiola, mieliśmy fizyczny wpływ na wydanie, tak jak wyliczyłeś, tych 1 600 000 czy tam ilu na to, tak? Słusznie zauważyłeś, Wiola cię poprawiła, że odpowiada za to inspektor, bo ja to ciągle mówię. Inspektor nadzoru. I tu też się z tobą zgodzę. Jest człowiek, który bierze za to kasę, podejrzewam, że nie mały hajs i to on powinien za to odpowiedzieć, że tu ani Wiola, ale pan przewodniczący nie neguje tego, oczywiście, nie znam się tak do końca, tak może być. Dlatego, no pytanie, jak i my, ja jako Jaroszek, tak, no Grzesiek, my nie. Ale są ludzie, którzy mają na to bardzo duży wpływ i z tym się oczywiście tutaj zgodzę, tak? Ale jeszcze ci powiem tak pół żartem, pół serio, bardziej pół serio chyba, że wszystkie te pytania pewnie będą rozwiane, bo z tego co mi wiadomo, tam już siedzi na tych kontrolach chyba CBA, więc... Znaczy, powiem tak... Na tych budynkach, więc no... Powiem tak, co mi najbardziej mierzi, każdemu się wydaje, że tak, z Wioli się śmieją, jakie Wiola ma uprawnienia. Powiem tak, ja z niejednego chleba, z niejednego pieca chleb jadłem. Pewne rzeczy wiem, coś, firmę prowadzę nie pierwszy rok. Ja wiem, jak się wszystko prowadzi i co się robi. I jak jest, jak ma kierownik
budowy? Inspektor. Jak ma inspektor skrytykować wykonawcę, jak on u niego pracuje? No ludzie. No to tylko w pionkach chyba tak jest, że inspektor jest uzależniony od wykonawcy. Albo jest projektantem. Albo jest projektantem, no. Tak. Tak się dzieje niestety w pionkach. I tu powinniśmy... Wiecie, bo nas będą oceniać, czy my będziemy radnymi, czy nie będziemy, to tak jak się ciągnie ze zawodnikiem i plujemy na niego, na ten cały nieszczęty stadion, że kopał i coś tam, to będzie się ciągnęło za nami. Mhm. I to my nie mamy na to żadnego wpływu, tylko że no, mamy pieniądze, podnosimy rękę, potem jak nie podniesiemy, to ktoś mówi, albo jestem albo jestem z Maślankiem, albo jestem z Kowalczykiem. To czyli tak, jak nie ma innej drogi. No nie ma. Tutaj drogi prowadzą do Maślanka albo do Kowalczyka. To do nikogo innego nie prowadzą. I teraz tak, powiem się, że ja się coraz bardziej zastanawiam, czy w ogóle tą rękę podnosi, bo jak nie będę podnosił, to powiedzą, że no nie było ani za jednym, ani za drugim, to może jest dobry. No. Albo powiedzą, że to nie interesuje. No. Dziękuję. Dziękuję. Zgłaszał się radny Tomasz Łyżba, proszę. No dużo by tu mówić, ale tu tak, kolega dużo rzeczy powiedział i powiem tak. Pan wicemarszałek chyba pozwolił sobie użyć, może nie zacytuję dokładnie, że niektórzy radni są przeciwko temu i nie powinni chyba piastować takiej funkcji. Tak mniej więcej to wybrzmiało. Mnie też to zdziwiło. Powiem tak, przecież Urząd Marszałkowski dał na to pieniądze i jeśli myśmy poszli nie balansować się tam jak jeden z naszych kolegów, który przyszedł na komisję dwa dni wcześniej i tylko dotknął jednej klamki, wszedł do piwnicy, mówi, że mu śmierdzi i on się pokazał później przed kamerami, wiemy kogo chodzi, nie chodził z nami i później miał najwięcej do powiedzenia. Nie chodzi, ale mnie nie było. Nie. Nie o ciebie chodzi, Dawid. Ciebie w ogóle nie było. Tego filozofa chodzi, tak? To wiem o kogo. No ale to już zostawmy to. I proszę Państwa, jeśli myśmy tam poszli, tośmy chcieli przynajmniej zobaczyć, jak te pieniądze i miejskie nasze i te marszałka zostały wydane. No i uważamy, że pewne błędy są. I jeśli inspektor nadzoru tego nie wyłapał, to ktoś chyba z Urzędu Miasta też to odbierał, jakiś urzędnik. Tak. Nie wiem, czy pan kierownik, czy ma swojego pracownika, ktoś musiał się podpisać, że odbiór jakiejś inwestycji, żeby komuś, nie wiem, no w normalnym świecie to jest tak, że jak do mnie przychodzi fachowiec, to on coś robi, ja mu zlecam i później to sprawdzam, czy zrobił tak i wtedy mu płacę za to. No, prawdopodobnie płacę mu jakimiś tam ratami, ale się rozliczam z jego za same inwestycje i myślę, że tu powinno być też tak samo. No, jeśli są pewne uchybienia, to albo to poprawiam, albo mu potrącam z wynagrodzenia na takich zasadach. No i proszę Państwa, no, myśmy poszli, no, pewne uchybienia, czy tam jakieś rzeczy, które nie zostały zrobione tak jak trzeba, żeśmy zauważyli. No, ktoś tam na nas, że tak powiem, zaczyna wodę wylewać i nie tylko wodę, ale i pomyje, a pan wicemarszałek no tak posunął się moim zdaniem za daleko, bo w jego interesie powinno być, że te pieniądze, które no, z Urzędu Marszałkowskiego, tak jakby on też się pod tym podpisał i jakby uczestniczył w przekazaniu tych pieniędzy, czy pośrednio lub w jakiś inny sposób, no też mu powinno zależeć, żeby te pieniądze zostały dobrze wydatkowane i żeby one służyły na długie lata. A tutaj takie już się chyba wybory zbliżają i się polityka uprawia. Ale to wie Państwo co, moim zdaniem powinniśmy dostać dokumenty i zobaczyć jak to. I myślę, że jeśli są jakieś uchybienia, no to wykonawca powinien naprawić to, co nie zostało zrobione tak jak trzeba. Ale no jak nie mamy dokumentów, to nie wiem co było zlecone, co on miał zrobić, jaki zakres robót. Może rzeczywiście zrobił trochę więcej. Na przykład przywiesił numery na blokach, tak? Malował. A nie wiem, czy pomalował. No, no to tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeśli ja mogę. Proszę bardzo. Mamy dokumenty. Przecież, proszę Państwa, no jest ogłaszany przetarg. Z tego, co tu słyszałem z Waszej rozmowy, to był tkanka żywa i to się ciągle zmieniało w potrzebie chwili. To jeżeli się zmieniało w potrzebie chwili, no to dokumenty będą raczej
odpowiednie do tego, co zrobił, tylko jak się będzie miało do pierwotnego przetargu? No bo skoro ktoś ogłasza przetarg i jest jakiś zakres robót, nie wiem, że ma położyć 2,5 tysiąca metrów płytek, no to potem ich nie położy tych 2,5 tysiąca metrów płytek, to co się stało z tym, nie wiem, 20 metrami? Nie, jest mu zapłacone, czy nie jest mu zapłacone? No właśnie, powinny być kosztorysy. Czy zrobił roboty dodatkowe jakieś i te pieniądze poszły jedne w drugie. No tak, my to, naprawdę, ja to się tak czuję jak taki... Jeszcze poproszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Tomasz, odnośnie do twojego pytania. Ja akurat mam tą przyjemność bywania na jednym z tych apartamentowców, praktycznie codziennie. Chciałem ci powiedzieć, że faktycznie pracę, jak do mnie mam tego wykonawcy, tam te naprawy, w cudzysłowie, one są, cały czas coś tam się jeszcze dzieje, tak? Cały czas jest gdzieś coś jeszcze robione. To nie tak, że już całkowicie opuścili te budynki, tylko coś jeszcze jest wykonywane. No tak, proszę Państwa, tylko że jeśli... niestety Ci nie powiem, tak? Jeśli jest już odbiór końcowy robót, to już nie powinno być takich, nie wiem, naprawy jakichś niedoróbek. No powiedzmy sobie szczerze, albo powinien być sporządzony protokół konieczności, który, usterek, które trzeba wykonać po takim odbiorze końcowym. Z takimi dokumentami również nie zostałam zapoznana, więc czekam na dokumentację od pana burmistrza. Ja myślę, że do tej sprawy wrócimy, być może nawet na najbliższej komisji, żeby przedstawić tutaj państwu, jak to wszystko wygląda. Myślę, że znów się odniesiemy do tego wszystkiego, bo to kosztowało tutaj miasto też parę milionów. A czy ktoś z Państwa wie, że jeżeli się przedłużył ten termin o 2 miesiące, czy został napisany aneks, bo coś tam, czy zostały naliczone kary, czy coś? Ktoś coś wie? Pan burmistrz powiedział, że jak pytaliśmy wcześniej, to pan burmistrz powiedział, że nie było żadnych aneksów, więc na którejś, nie wiem, komisji czy sesji tak powiedział. Natomiast już bezpośrednio na ostatniej komisji nie pytaliśmy o to. Tak jak powiedziałam, czekamy na dokumentację, pełną dokumentację i mam nadzieję, że jeśli będzie nam czegoś brakować, mam nadzieję, że pan burmistrz złoży tutaj pełną właśnie dokumentację. Jeśli tego nie zrobi, to będziemy prosić o uzupełnienia i będziemy dyskutować dalej na ten temat. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w sprawach różnych? Nie wiem, czy jeszcze ten temat będziemy... Jeszcze proszę bardzo, badania. Ja z tego, co mi wiadomo, nie wiem, może się mylę, ale termin jest jakby... przetargu zgłoszonego, to nie został dotrzymany, bo był na pewno przekroczony. Przekroczony był. To rozumiem, że jeśli jest termin przekroczony, no przynajmniej tak powinno być, to albo są kary umowne, które wykonawca z tego, że przedłużył, albo powinien być aneks do umowy, że z jakichś tam względów no, nie dotrzymał terminu. No i nie wiem, będziemy pytać chyba pana burmistrza. Dokładnie tak. Poczekamy na dokumenty i tak jak powiedziałam, wrócimy na kolejnej komisji, jeśli będziemy mieć pełną dokumentację. Wrócimy do tej sprawy. Bardzo proszę, czy coś jeszcze w sprawach różnych? Co ja chciałem? Znaczy ja powiem szczerze, pani przewodnicząca, proszę. Jeszcze dwa zdania. Radny Tomasz Łyszko. No szkoda, że nie ma nikogo, bo miałbym parę pytań do albo do pana burmistrza, albo do kogoś kompetentnego, no ale nie ma chyba potrzeby o tym mówić, bo nikt z Państwa mi na te pytania nie odpowie. No nie wiem, wczoraj akurat, no ale to było spotkanie z przedsiębiorcami. Nie wiem, czy akurat, no też to troszkę naszej komisji dotyczy, ponieważ no byliśmy zaproszeni przez pana burmistrza i no ale dobra, to zostawmy to na inny termin, bo te pytania są akurat do pana burmistrza, bo na przykład by mnie interesowało, on się wyraził jedno, tylko takie podzielę się z państwem moje pytanie, które chciałbym zadać. Powiedział, że prosił, czy nie wiem, jeden z parlamentarzystów się zaoferował z pomocą. No chciałbym się dowiedzieć, który to, bo nie przedstawił nam nazwiska i... No pan Fryszak, no.
tak? To tak wiemy, to znaczy nie, no o tych 15 milionach, tak? Tak, na bronit. Ale to już pan Fryś tak złożył no, poprawkę do budżetu. To znaczy, wiecie państwo co? Ja bym złożył tutaj poprawkę jeszcze, nie wiem, na schronisko 20 milionów i nie miał poparcia nikogo. Nie, ale słuchajcie, to jest... Ja lubię taką logikę. Jeśli coś się chce załatwić, to trzeba być skuteczny. Czy pan burmistrz, jak prosi o pieniądze od Urzędu Marszałkowskiego, a w Sejmiku Mazowieckim większość ma Platformę z PSL-em, to chyba nie idzie do kogoś z PiS-u, żeby mu pomógł. To, przepraszam, jak w rządzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to jaki ma cel prosić o pomoc pana Frysztaka? Przecież on nie ma matematycznie większości, żeby coś tam załatwił. To nawet jak ktoś, to mu po prostu to przegłosują na nie. No nie idzie się po pomoc do takiej osoby, która nie może nic zdziałać. No. Nieważne co zrobiłem, ważne, że chciałem. Będzie odnotowany biletyk. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby w sprawach różnych? Tak, ja chciałem. Bardzo proszę, radny Wojciech Maślany. Szanowni państwo, to tak, kilka spraw. Ja wrócę do wczorajszego spotkania burmistrza Komisji Gospodarki Gminy i Infrastruktury z udziałowcami czy też użytkownikami dróg wewnętrznych na terenie po byłym Pronicie. Szanowni państwo, moja refleksja po tym spotkaniu jest taka, że organ wykonawczy, gospodarz nie za bardzo był przygotowany do tego spotkania i chciałbym przekazać taką sugestię panu burmistrzowi za pośrednictwem mediów czy też państwa, żeby po prostu najpierw sprawy naprawdę strategiczne, bo szanowni państwo, zdajecie sobie sprawę, że jeden burmistrz przekazywał udziały, teraz drugi będzie no do tej pory chyba samowolnie będzie chciał te udziały w drogach przejąć. A ja się tak pytam w tej chwili, a gdzie jest Rada Miasta? Czy pan burmistrz wcześniej zorganizował spotkanie z Radą Miasta? Co na to my radni, tak? No później będzie projekt uchwały. No szanowni radni, no macie przegłosować. Tak? Szanowni państwo, naprawdę apeluję tu do organu wykonawczego o no, zdecydowanie większą współpracę we wszystkim. Mogę odwrócić do tego? Proszę bardzo. Powiem się, że jak ja bym był właścicielem tego terenu, zakładam, miał wspólników i usłyszał to, co usłyszałem od przedsiębiorców, czyli od współwłaścicieli, że my nie chcemy mieć na swojej głowie, jak drzewo komuś spadnie, bo będziemy mieli wszyscy problemy i pan burmistrz mówi, że on chętnie przyjmie każdy udział, no nawet właśnie. Nie wszystkie udziały, to, no. Słuchajcie, to czyli my bierzemy całą odpowiedzialność na miasto. Właśnie, Paweł. I teraz pytanie, jeżeli pozbędzie się tego 30% udziałowców, to się okaże tak, że w końcu udział w panie, no to jest pana teren, lub pan mi tą drogę. Oto. Nie będziemy mogli pozyskać pieniędzy, tak jak się okazuje, bo nie jesteśmy 100% właścicielem terenu. Ja naprawdę, ja jako, jak ja bym był, ja bym się tak obawiał przyjmować części i żeby... Bo naprawdę, jakbym miał tam działkę i bym się pozbył tej drogi, to bym powiedział, no słuchaj, no jest twoja droga, zrób mi tą drogę, bo jak nie, to ci podatków nie zapłacę. No tak naprawdę, jakoś tak to wszystko, jakoś tak lekko myślnie idzie. Z tym, ja nie wiem, może ja się nie znam, może pan burmistrz ma jakąś strategię, że faktycznie wie, że mu wszyscy oddadzą to działkę. Jak słyszeliśmy mesto, na pewno nie odda za darmo. Nie wiem. To ja pozwolę sobie może ad vocem do kolegi, bo takie stwierdzenie, ale trochę pytanie, dlaczego akurat tak. No nie wiem dlaczego, bo tak 4 lata chyba już wałkujemy tą sprawę. Kiedyś tam się o niewielkie pieniądze rozeszło, żeby tą drogę jakąś tam zrobić. Burmistrz nie zrobił tego. Szanowny kolego, no wybory idą, trzeba coś obiecać. No przecież to nie wystanie się z miesiąca na miesiąc. Taka procedura to pewnie potrwa do wyborów na pewno, albo dłużej. No ale tutaj masz rację, bo bierzemy, jeśli ktoś pozbędzie się udziału i przekaże,
i nie daj Boże się tam coś stanie, no to odpowiedzialność idzie na miasto i będziemy się mierzyć z tymi skutkami, aczkolwiek no miasto też powinno się, no nie to, że się uchylać od tego, ale jakieś rozwiązanie wypracować. Nie? Ja uważam, że no to takie spotkanie jedno, to powinno być spotkanie, może nie, same, nie pana burmistrza, ale kogoś kompetentnego powinien wyznaczyć, rozmawiać, tak, tak, tak. No ale tak 4 lata było jak było, a teraz w ciągu miesiąca się tego nie naprawi. A tym bardziej, że wiemy, że nie mamy pieniędzy w budżecie. Jak pan burmistrz powiedział, w 2023 roku nic na plenicie nie zrobimy, bo nie mamy na to pieniędzy. Budżet jest, no jeszcze budżetu nie mamy. Dobrze. Proszę bardzo, radny kończy. Kolejna sprawa, to odniosę się krótko do inwestycji, tej nieszczęsnej inwestycji na hotelach, już odebranej, oddanej, no nie poświęconej, ale hucznie odebranej, z przecięciem wstęg. Szanowni Państwo, ja powiedziałem na komisji w dniu 22, pan burmistrz był, kierownik wydziału był, nie było wykonawcy, że niebawem w mediach ukaże się stanowisko nasze komisji, z którymi Państwo wszyscy i mieszkańcy mogą się zapoznać, czyli to, co komisja stwierdziła 21 lutego. Zaprezentowaliśmy w 21-minutowym materiale, i proszę sobie porównać z materiałem niespełna 3-minutowym, który zaprezentował organ wykonawczy, pan burmistrz. Szanowni Państwo, ja wyciągnąłem wnioski, przedstawiłem na komisji. Myślę, że mieszkańcy również wyciągną wnioski. A podkreślę jeszcze raz, można było zdecydowanie lepiej, efektywniej wydatkować te środki, postawić na materiały, które zagwarantują nawet trwałość i lepiej zabezpieczyć jakby interesy nasze gminne. Szanowni Państwo, kolejną sprawą, z którą chciałbym Państwa zapoznać, otrzymacie oczywiście to w wersji elektronicznej. Otrzymałem w dniu dzisiejszym zawiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawiadomienie o badaniu nadzorczym uchwał Rady Miasta numer KI 0013.9.2023MK. Przewodniczący Rady Miasta Pionki, burmistrz miasta Pionki, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, informuję, iż w dniu 14 marca 2023 roku o godzinie 10.45 na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawa, ulica Koszykowa 6, parter, pokój numer 15. Przedmiotem badania będą uchwały Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2023 roku 1, numer 63/359/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Numer 2, numer 63/360/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Informacji na temat zastrzeżeń do wyżej wymienionych aktów udziela członek Kolegium Izby prowadzący jednostkę zgodnie z artykułem 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2022 roku. Pozycja 1668. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w artykule 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana. Udział w posiedzeniu przysługuje przewodniczącemu rady i burmistrzowi. Osoby upoważnione winny przedłożyć pisemne pełnomocnictwo przewodniczącego rady lub burmistrza. Z przyczyn organizacyjnych bardzo proszę osoby zamierzające uczestniczyć w posiedzeniu o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail obsługa kolegium @warszawa.rio.gov.pl. Z upoważnienia prezesa izby pani Małgorzata Kosińska. Czyli 14 marca o godzinie 45 będą badane te nasze ostatnie uchwały, zmiany w uchwale budżetowej i wieloletnia prognoza finansowa. Drugi bardzo ważny dokument, który wpłynął do nas 28 lutego, to jest wezwanie do złożenia informacji i dokumentów.
Sygnatura akr.df.myślnik.eli.6101.6.2023. Wezwanie do złożenia informacji i dokumentów. Na podstawie artykułu 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 289. W związku z zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miasta w Pionkach wzywam przewodniczącego Rady Miasta Pionki do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania niżej wymienionych informacji i dokumentów dotyczących pana Roberta Kowalczyka, burmistrza miasta Pionki, w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, to jest 2. opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych, 3. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za lata 2020-2021 obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, punkt 4. informacji, czy był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kiedy, jaką karą, za jaki czyn. Kopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, każda strona. Dokumenty, opinie lub informacje objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej przekazuje się rzecznikowi dyscypliny po zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy we właściwym trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Na wezwanie zażalenie nie przysługuje. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pani Bożena Zych. Szanowni Państwo, przypomnę, że to jest już drugie wezwanie przewodniczącego Rady Miasta Pionki do złożenia dokumentów wobec burmistrza miasta Pionki, pana Roberta Kowalczyka. Wystosowałem do pana burmistrza wszystkie pisma, żeby po prostu organ wykonawczy przedłożył przewodniczącemu Rady Miasta Pionki. Szkoda, że pana burmistrza nie ma, bo zadałbym pytanie w tej chwili, jeżeli chodzi o punkt 4, informacji, czy był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kiedy, jaką karą, za jaki czyn, bo przypomnę, szanowni państwo, że do tej pory nikt z Rady Miasta Pionki nie wie, jak ta poprzednia sprawa się zakończyła, bo pan burmistrz nie przedłożył żadnych nam dokumentów. To jest ta sprawa. Szanowni państwo, jeszcze jedną sprawę krótko tylko omówię. Szanowni Państwo, muszę Państwa poinformować jako komisję Państwa mieszkańców wszystkich, że doszło do kolejnej skandalicznej sytuacji w biurze Rady Miasta Pionki. W dniu 21 lutego 2023 roku pani pełniąca obowiązki sekretarza miasta Pionki, pani Barbara Siech, w imieniu pana burmistrza przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały podjęte na nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lutego 2023 roku. To jest uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej i uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. No i szanowni państwo, pozycja trzecia. I tu podkreślę, żebyście państwo dokładnie mnie posłuchali. Protokół z 63. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2023 roku. Szanowni państwo, pracownik, nie będę wymieniał, który pracownik, stworzył dokument jakiś, który protokołem nie był do tej pory, nie jest ten dokument. Gdyż, szanowni państwo, jest podpis, sporządziła, zatwierdził bez podpisu przewodniczącego Rady Miasta Pionki. Chciałbym się zapytać, szkoda, że nie ma tu pani pełniącej obowiązki sekretarza Miasta Pionki. Jak to się stało, że w imieniu burmistrza, w imieniu przewodniczącego Rady Miasta Pionki te dokumenty zostały przesłane do najważniejszej instytucji, która kontroluje nasze finanse, szanowni państwo. I informuję państwa, że z tą sprawą o wyjaśnienie zwrócę się do pana burmistrza i poinformuję państwa o dalszym rozwoju tej sprawy. To z mojej strony tyle. Resztę na sesji Rady Miasta Pionki. Będę miał pytania do pana burmistrza także. Czy macie państwo jakieś pytania w sprawie tych dokumentów, które przedstawiłem? Proszę bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos?
To ja tak krótkie pytanie, jak pani przewodnicząca, bo taka informacja, zapytanie od rzecznika dyscypliny finansów publicznych, czy był karany i za co? To rozumiem, że pan przewodniczący nie ma możliwości zweryfikowania tego, występuje z takim pismem do burmistrza. Tak. I burmistrz powinien przedstawić, że albo nie był, albo był za to i za to. Już wystąpiłem. Aha, rozumiem. I nie ma żadnej odpowiedzi na razie. No, no. A czy poprzednim razem też było takie zapytanie? Czy... Tak, tylko że była to pierwszy raz taka sytuacja, także... Rozumiem. Proszę Państwa, chciałam tutaj jeszcze Pana Przewodniczącego zapytać, czy komisje będą procedować też... Tak. Wszystkie... Szanowni Państwo, ja jakby za pierwszym razem, jeżeli chodzi o to pismo od rzecznika... Dwa razy chyba to było. To jest drugi raz. Zwrócę się do Państwa, do komisji. Oczywiście nie będę żadnemu przewodniczącemu, ja po prostu poproszę o pomoc w wydaniu opinii, tak to jak było to za pierwszym razem, czy po prostu komisje, państwo przewodniczący po prostu ocenią, czy będą jakby komisje procedowały, czy chcą pomóc przewodniczącemu, żeby obiektywna, transparentna opinia powstała. Aczkolwiek informuję Państwa, że mnie obowiązuje tajemnica służbowa i do momentu rozstrzygnięcia wszelkich spraw tylko jest pomiędzy przewodniczącym Rady Miasta Pionki a rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, czy to przewodniczący i tak ostateczną wersję opinii sporządza. Ja mam jeszcze pytanie, jaki mają tutaj czas komisje? Ja w dniu dzisiejszym to po prostu przekażę komisji i po prostu ustalimy, jeżeli dana komisja, to no, czas będzie do piątku, żeby komisja spotkała się czy w czwartek, czy jutro, czy w piątek i ewentualnie jakieś stanowisko, ale mówię, ja poproszę o opinię, czy zajęcie stanowiska, natomiast przewodniczący decyduje komisji, czy dana komisja się będzie spotykać. Dobrze by było, proszę Państwa, żeby w tym piśmie do rzecznika zawarta była działka, przy chodzi o projekt, nie projekt, tylko o uchwałę, którą podjęliśmy w 2019 roku, która została niewykonana, prawda, przez Pana Burmistrza. Dobrze by było, żeby to się znalazło. Nie wiem, czy tutaj członkowie, bo mamy dosyć krótki termin, czy tutaj Państwo będziecie chcieli się spotykać, czy po prostu będziemy indywidualnie tutaj rozmawiać z Panem Przewodniczącym? Myślę, że mamy czas w czwartek czy w piątek, można, jeżeli to by nie kolidowało członkom komisji, to chętnie Można byłoby jeszcze podyskutować na ten temat, na krótko się spotkać i ewentualnie jakąś opinię po prostu wydać w tej sprawie. Tym bardziej, że Komisja Gospodarki, Gminy i Infrastruktury, no powiem szczerze, że miałaby tutaj jakieś tam, wydaje mi się, uwagi, nawet tutaj sądząc po Państwa wypowiedziach, prawda, do tej pory, jak to wszystko wygląda. Więc nie wiem, czy dzisiaj podejmiemy już po prostu jakiś tam wiążący już jakiś termin, czy może już na spokojnie po sesji porozmawiamy i podejmiemy decyzję, kiedy się spotkamy. Żeby może ewentualnie niech każdy przemyśli, czy jak tam środa, czwartek, piątek, czy jakie ma plany każdy. Raczej czwartek, jeśli można. I wybierzemy czwartek na przykład, myślę, żeby był lepszy chyba termin niż piątek, tak, prawda? W godzinach jakichś popołudniowych, czyli gdzieś tak koło 15, tak? Żeby nie kolidowało. Żeby nie kolidowało nikomu jakiejś tam pracy, czy... A w jakiej sprawie było niewolnie? W sprawie wydania opinii dla rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czyli co, spotykamy się w czwartek o godzinie 15, pasuje wszystkim? Tak. Jako komisja. Nie będę Ci wolno mówił, że mamy na 100%, bo nie wiem, ja też do końca. Tak? Dobrze. Okay. Dobrze, to jeszcze tutaj ustalimy. Dobrze, czy jeszcze w sprawach różnych ktoś by chciał coś powiedzieć? Nie mamy kogo zapytać. Chcielibyśmy też, bo zaraz mamy sesję, więc... Dobrze. Jeszcze jedną, bo jeszcze mamy chwilę czasu, to chciałbym ja jeszcze na koniec zapytać. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Maślany. Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem pana radnego Dawida Jaroszka z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Gminnej Infrastruktury, chciałbym złożyć wniosek o powołanie na funkcję przewodniczącego
na funkcję, przepraszam, zastępcy przewodniczącego, przepraszam bardzo, zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury, pana radnego Pawła Kobylasa. To jest mój wniosek. Chciałbym, żeby pani przewodnicząca przeprowadziła procedurę. Krótko motywuję. Myślę, że komisja powinna mieć zastępcę przewodniczącego. Pan Paweł z taką praktyką był przewodniczącym komisji. Myślę, że zasługuje na to, podoła. Myślę, że będzie pomagał pani przewodniczącej gospodarki gminy infrastruktury, pani radnej Grzywacz. No i to jest moje, znam tego człowieka, ręczę za jego predyspozycje i kompetencje. Mogę ja się odnieść? No. Właśnie chciałam zapytać, czy w ogóle... Proszę Państwa, dziękuję bardzo za zaufanie, ale tak jak wiele komisji naszych, nie będziemy obciążać budżetu miasta kolejnymi wydatkami. Ja podziękuję, chyba że ktoś inny jest chętny w tej funkcji. Pani przewodnicząca sobie świetnie poradzi sama. Z tym naszym już dużo nie zostało, więc naprawdę dziękuję za zaufanie, panie Wojtku, ale jak to pan powiedział, byłem przewodniczącym. Jakby pan zaproponował stanowisko przewodniczącego rady miasta, to już się może zastanowić. Ale naprawdę podziękuję. Wiola sobie da radę świetnie sama. Dziękuję bardzo. Czyli pan radny Paweł Kobylas... Pasuje. Nie wyraża zgody, tak? No dobrze, czyli co? Wniosek zostaje oddalony. Bez rozpatrzenia. Tak jest. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Trochę szkoda, bo przydałby się. Dobrze, w takim układzie, czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Nie? Dobrze, w takim układzie zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Gminy. Dziękuję Państwu.